Dzień dobry, cześć, za mikrofonami dla Państwa Kevin Glay i Rafał Janik. Gdziekolwiek teraz jesteście i cokolwiek teraz robicie, bardzo nam miło, że trafiliście na nasz podcast realizowany w ramach cyklu Wywiad na Eksport, Perła Feel the Beat. Naszymi pierwszymi gośćmi niezwykle utalentowani bracia Kacperczyk pochodzący z Lublina. Witamy, cześć. To już jest ten moment, że możemy się przywitać, tak? Tak, cześć. Zgadza cześć. Się. Cześć. Bracia, którzy nie tak dawno wsiedli w pociąg i ruszyli do Warszawy, żeby zostać tam na trochę dłużej. Od czasu do czasu oczywiście wracają odwiedzić rodziców, Wieniawę, swoje osiedle, zbić kilka piątek z ziomalami, zabrać słoiki od mamy i z powrotem wrócić do Warszawy, podbijać rynek muzyczny. Mieliśmy przyjemność jakiś czas temu nagrać wspólnie vloga, który jest już. Już jest opublikowany na kanale YouTube'owym Feel the Beat, także zapraszamy. Także jeszcze raz cześć Maciek, cześć Paweł. Cześć chłopaki, wszystkim, witamy wszystkich bardzo serdecznie. No bardzo nam miło, że... Można kogoś przywitać serdecznie. Tak, masz kogoś, kogo byś chciał najserdeczniej przywitać? Bardzo dużą listę osób. To zostawmy to na później. W pozdrowieniach na koniec. Dobra. Chłopaki, wielkie zmiany. Kilka dni temu ogłosiliście preorder swojej płyty Kryzys Wieku Wczesnego. Bardzo wymowny tytuł. I tutaj będzie pierwsze pytanie. Skąd on się wziął? Co to za kryzys? I kiedy tak naprawdę będzie płyta? Poważne pytanie mi zadałeś. Myślę, teraz. Myślę, że wziął tytuł... Ogólnie o kryzysie zaczęliśmy myśleć w momencie kryzysu twórczego po pierwszej płycie. Bardzo ciężko nam się wtedy, nie mogliśmy nic stworzyć przez pół roku chyba. I stąd pewnie zaczęła się myśl o kryzysie. Gorszy moment jakiś taki w życiu też mieliśmy w ogóle, tak też razem, to jest niesamowite, bo w sumie siedzieliśmy, dużo czasu razem spędzamy. I te teksty też są takie... W domu byliśmy zamknięci. W ogóle to jest ciekawe, że też zadałeś to pytanie, to jest pierwszy wywiad na temat tej płyty, bo dopiero zaczynamy jakiś tam, ten, nie wiem, jakiś okres... Turne prasowe. Zaczyna jakoś pewnie za dwa tygodnie dopiero, a już fajnie, że zadajesz to pytanie, więc możemy się troszeczkę rozkręcić. Czyli pamiętajcie, że to pytanie padło jako pierwsze u nas w podcaście i wszyscy nie skopiowali. W ogóle jest to dla nas bardzo ważna płyta, jesteśmy z niej mega dumni, uważamy, że to jest nasza debiutancka płyta, mimo tego, że to jest nasza druga płyta już, to ja uważam, że teraz tak naprawdę tak powinna brzmieć pierwsza płyta w bracie Kacperczyk, tak mi się wydaje. I co możemy o niej więcej powiedzieć? No i jest o takim, nazywa się Kryzys Wieku Wczesnego, ale jest o odnalezieniu jakiegoś szczęścia w sumie w tym wszystkim. Czyli jest to bardzo pozytywna płyta. Może nie bardzo, ale są pozytywne momenty. Ale ogólnie całość jest właśnie, przedstawia ten okres, ten słaby okres i na koniec jest po prostu jakieś takie odnalezienie spokoju i radości. Czyli na dzień dzisiejszy bracia Kacperczyk już są w dobrym momencie swojego życia? Myślę, że bardzo dobry i jest coraz lepiej jeszcze i mam nadzieję, że nie będziesz tak dobrze, bo zaraz nam odwali. Podobno lepiej się tworzy, jak się jest smutnym, tak? Ja mam tak, że lepiej mi się tworzy, jak jestem wesoły jednak. Ja mam motywację do życia. Okej, okay, czyli to tylko chyba dotyczy poetów. Nie, to ja uważam, że to się sprawdza, bo mam wielu znajomych, którzy też tak piszą, ale uważam, że powinno się przeżywać takie okresy, ale jeżeli chodzi o sam proces pisania, to już musisz mieć dobry humor, dlatego że musisz akceptować swoje rzeczy. Nie ma czegoś takiego jak wena na przykład według mnie, tylko jest albo... Jak to było? Czasami po prostu jak coś tworzysz, to nic ci się nie podoba, cokolwiek byś zrobił. A jak masz dobry humor, to po prostu się... Nawet nie wiem, czy to jest humor, ale jakąś pewność siebie może. Mhm. A dużo numerów z płyty wyrzuciliście do kosza? Bo stwierdziliście, że nie, to nie jest to. Bardzo dużo. Nie wiem, ile to jest dokładnie, ale... W sensie dużo mieliśmy zaczętych utworów, których nie pokończyliśmy. Nie wiem, było ich może z 15. A jest szansa, że one się pojawią kiedyś poza płytą? Myślę, że... Możliwe, że zaczniemy tworzyć coś na nich kiedyś innego, ale... Wiele utworów, tak na przykład piosenka Artysta z ASP powstała w ten sposób, że zaczęliśmy ją robić podczas lockdownu i zostawiliśmy ją, totalnie nam się nie podobała i wróciliśmy do niej i powstał po prostu super hicik, więc wydaje mi się, że fajnie jest, na pewno będziemy wracać do tych rzeczy, ale pewnie zupełnie z nowym jakby spojrzeniem już trochę na to, okay. Na nie. Okej. Okay. Niedawno w mediach społecznościowych pokazała się lista waszych gości na ficie. Jest Chodak, Ketchup, Janusz Walczuk, jest Julka Wieniawa. Pytanie, czy z kimś z nich pracowało wam się najlepiej, najszybciej? Może najgorzej? Najlepiej. Najwyżej to wytniemy? najszybciej na pewno pracowało nam się z Grzesiem Ketchupem i z Januszem.
to była taka opcja, że się po prostu ustawiliśmy w studiu i zrobiliśmy taki mini hotel mafia, czyli po prostu daliśmy sobie czas na napisanie tekstów i zrobiliśmy to w 2 godziny. Pomagał nam Żabson jeszcze w tym. I zrobiliśmy taki luźny, zabawowy kawałeczek, który nazywa się, już też możemy powiedzieć, bo jest opublikowana lista Ludzie Piękni i po prostu przechwalamy się, jacy to jesteśmy piękni, ale też mówimy ludziom, że oni też przecież są, bo skoro my jesteśmy, to wszyscy są przecież, prawda? Słuchajcie, na jakich zasadach dobieraliście te fity? Czy to jest tak, że najpierw napisaliście piosenkę i potem pomyśleliście, że ktoś by do niej pasował bardziej, ktoś mniej i staraliście się wycyrklować, kto się nagra do tej piosenki, czy bardziej już od samego początku wiedzieliście, że będzie tam na przykład Janusz Walczuk i że napiszecie piosenkę, w której on akurat będzie na ficie? Szczerze odpowiadamy, prawda? Tylko. No to dawaj. No to ty dawaj. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że napisaliśmy całą płytę, już prawie już skończyliśmy. Zostały tam 2-3 tygodnie do jej oddania i stwierdziliśmy, że w początku mieliśmy takie założenie, że może w ogóle nie będziemy zapraszać gości, albo będą to same kobiety, bo stwierdziliśmy, że to może być ciekawy koncept na płytę. Ale... No i w końcu się czas zaczął kończyć. Dlatego, że jakby no w branży rapowej i w ogóle na scenie rapowej, w hip-hopowej wytwórni, takiej jak jest SBM, jest ogólnie tak, że jest dużo tych fitów, są to fity męskie bardzo często, więc stwierdziliśmy, że zrobimy coś takiego bardziej alternatywnego i zaprosimy same kobiety, same wokalistki, ale stwierdziliśmy po tym spotkaniu, że kurczę, ale przydałoby się tutaj jednak, który się ma i zaprosić i to wyszło tak bardzo spontanicznie. Ale jeszcze, a jakie było pytanie takie dokładne, bo tam żeś... Na jakiej zasadzie dobraliście te fity? W sensie chodziło o sam taki proces, nie? Że pisaliście piosenkę... Na przykład piosenka z Julią Wieniawą to jest jedyny taki, może nie jedyny, ale taki najmocniejszy love song na tej płycie. I wydaje mi się, że jest to, szczególnie to jest po tym, co nasi znajomi mówią, że to jest hit. Stwierdziliśmy, że fajnie było tam zaprosić jeszcze jakąś dziewczynę, która by po prostu mogła... jakby odpowiedzieć w tej piosence na moje, no nie wiem, pytanie, albo żeby się wypowiedzieć też na ten temat. I szukaliśmy kogoś odpowiedniego. Stwierdziliśmy, że Julka jest super, super osobą do tego. I też wydaje mi się, że fajnie to wyjdzie za tydzień, tak? Może zapowiemy. Nie. A zapowiedzcie. To nie. Zapowiadacie, to zapowiedzcie. No. Julka jest, powiem tylko tyle, że Julka jest aktorką dobrą. Czyli będzie klip? Tutaj pozostawimy, nie wiadomo. Okej, okay, dobra. To my nic nie mówimy. Gdybyśmy wiedzieli, też byśmy nie powiedzieli. Oczywiście. Dobra, to bo jeszcze na tej płycie jest Julka Pośnik, o której warto pamiętać. Ale dobór tych kobiet u was na fitach jest dość taki... Mają takie same imiona. Tak, ale to jest nieoczywisty, prawda? Ale trochę odpowiedziałeś na to pytanie, mówiąc dlaczego i skąd taka decyzja, że chcieliście mieć więcej kobiecych głosów niż męskich. Męskie głosy zostały troszeczkę później dokoptowane, tak to określę. Czyli jakby dobór tych dziewczyn miał być nieoczywisty, miały to być głosy kobiece, a może była jeszcze jakaś inna dziewczyna, którą zaprosiliście na płytę, która się na tej płycie nie pojawiła, może pojawi się na innej? Nie zaprosiliśmy więcej, ale myśleliśmy nad tym i chcieliśmy też, bo to są ogólnie te piosenki, na których teraz zaprosiliśmy dziewczyny, to są takie piosenki luźne w miarę, w sensie z Julką Pośnik to jest wakacyjny numer, a z Julią Wieniawą to jest taki właśnie love songowa piosenka. Myśleliśmy, żeby też poruszyć jakieś poważniejsze tematy, szczególnie w dzisiejszych czasach uważam, że to jest dosyć ważne, ale jakby stwierdziliśmy, że może jeszcze nie teraz i trochę... Jesteśmy na to gotowi i taki był właśnie powód tego, że chcieliśmy zaprosić kobiety po prostu. Ale też sam tytuł waszej płyty porusza trochę taki problem. Trochę myślę, tak, nie tylko wy się mierzycie z kryzysem. Od tego trochę właśnie wychodziliśmy, ale stwierdziliśmy, że to trzeba dobrze zrobić po prostu, a my byliśmy w takim okresie, że już trochę się rozpędziliśmy i mieliśmy mało czasu też na oddanie płyt, dlatego, że zawsze tak działamy trochę na ostatni moment i stwierdziliśmy, że po prostu to może być... możemy żałować niektórych słów na przykład, albo niektórych ruchów. Nie wiem, czy mogę powiedzieć i zdradzić trochę tak prywatnie, że był taki moment, że przy tej płycie naprawdę dużo znajomych tak, pomagało tak. gdzieś spotykało się z nami, trochę motywowało. Możemy zdradzić, że ty, Kevin, właśnie, nie tylko Rafał też, jesteście na tej płycie, jesteście zapisani w kredytach, bo już ostatnio wysyłaliśmy wytwórni kredyty, także tam są chórki w piosence i możemy nawet zdradzić dzisiaj. W piosence Po co się smucić, jesteście zapisani w kredytach normalnie. Wszyscy jesteśmy młodzi, niewiele nam wychodzi. Ej, o co chodzi? Bardzo nam miło. Nie wychodzi nam. Bardzo nam miło. Moja pani z muzyki na pewno będzie zadowolona. Ty chyba nie miałeś najlepszej oceny z muzyki, z tego co pamiętam.
Na dwójkę zawsze jakoś tam się wyciągałem. No, nie byłem orłem, ale myślę, że teraz jej udowodnię. W chórkach jeszcze chyba był Franklin, prawda? Tak był jeszcze Franklin. Franklin jest w nie jednym chórku na tej płycie i na przykład Franklin jest autorem tego pięknego gwizdu też z artysty ZSP. Ja wymyśliłem tę melodię, zagwizdałem, ale okazało się, że niestety no, to musi być jakiś lepszy fachowiec. Ja nie umiem widzieć. A, no to Franklin faktycznie tutaj się przebił. Pozdrawiamy serdecznie Franklina. Przypomnijcie tylko słuchaczom tutaj, kiedy premierę ma wasza płyta. To słuchajcie, zapraszamy do zamawiania preorderów. Już możecie zamawiać na SBM Store, czyli na stronie naszej wytwórni, a premiera jest 26 listopada. No i od razu też możemy powiedzieć, że już przygotowujemy mega mocną trasę koncertową, która będzie naprawdę wyjątkowa i będzie naprawdę bardzo dużo niespodzianek. My też się do tego chcemy bardzo mocno przygotować. Nie chcemy robić koncertów bardzo dużo, tylko chcemy zrobić parę w większych klubach w Polsce i dać z siebie wszystko. Super. I to już też jakoś pewnie, no już wiadomo, że w nowym roku, ale... Mhm. Ale no, myślę, że jest na co czekać i już od razu też zaczynamy to promować, mimo tego, że jeszcze nie ma żadnych informacji. Co po niektórzy już zamówili wasz preorder, nie będę tutaj palcem pokazywał kto, ale zachęcamy do zamówienia preorderu wszystkich, którzy słuchają naszego podcastu. Ja zamówiłem preorder, więc już pokazałem palcem kto. Z koszulką czy z bluzą? Z bluzą. I właśnie to jest następne pytanie, co jest jeszcze dokładane do preorderów? Co można zamówić w merchu? Są różne zestawy. Są różne zestawy, tak. Czapka jest są na pewno. Czapki, jak te czapki z Daszkiem. Tak, no to jest zimowa też czapka. Ja właśnie zrobiliśmy to trochę pod siebie. Ja dużo też czapek noszę bardzo, więc stwierdziłem, że zrobimy taką czapkę. Wybieraliśmy też kroje pod siebie, więc są naprawdę super. Czyli się nie zmieszczę. Zmieścisz się, bo one są regulowane, także do szlady. I czapki zimowe też są, bo wiadomo, że zaraz jest zima. A takie złodziejskie, ale można sobie też normalnie założyć. Nice. I będą jeszcze koszulki, bluzy. Koszulka biała i czarna. Koszulka biała i czarna. Będą takie wlepki, to oczywiście wiadomo, że są. I będą też te... A to w wersji deluxe. W wersji deluxe też naszywki, takie naklejki, które się naprasowują na ciuchy. Naszywki będzie otwieracz jeszcze. Otwieracz do napojów. Pięknie. Do napojów. Do napojów. Ale kapsulowanych. Motyw z tą buźką z oczami jest naprawdę super plastyczny. To jest zasługa naszego grafika z SBM. Słuchaj, ale chyba ten motyw... Kudlaka, pozdrawiamy. Motyw chyba masz wytatuowany, więc jakbyś mógł tak szybciutko do jednej z kamer pokazać. Nie tylko ja, tylko też bardzo wiele osób w naszym biurze. Pawełek też. Ja mam pod koszulką. To ty możesz nie pokazywać. Ale zrobiliśmy właśnie taki dzień w biurze w SBM, że przyszedł tatuator i po prostu kto chciał, mógł sobie wydzierać tą buźkę. Nice. Słuchajcie, ja tak skoczę troszeczkę. Chciałbym wrócić do Lublina myślami. Jak wspomnieliście zresztą na płycie, Lublin jest, ja tutaj mam zanotowane, miastem bajmu i suflera budki. Dosłuchaliśmy płyty przedpremierowo, musimy się do tego przyznać. Jadąc vanem, zgadza się. Zaraz jak odpowiem na to pytanie, bardzo jestem ciekawy waszej opinii też na temat tej płyty, jak możecie. Chociaż nie wiem, czy tak będziemy recenzować, teraz potrzebę. Słuchajcie, krytyków macie wybitnych, zrecenzujemy. No i a propos takich dużych nazwisk i inspirowania się muzyką, kto z was pierwszy wkręcił się w muzę? Który z was, którego zaraził tą pasją? I przez kogo? I przez kogo? Maciek pierwszy. Ja byłem pierwszy i to się stało tak, że nasz ojciec nam puszczał całe życie bardzo dużo muzyki. No, słuchaliśmy bardzo dużo zespołu, dużo też poznaliśmy zespołów dzięki niemu. Potem ja stwierdziłem, że kurczę, co trzeba chyba grać, nie? Więc mama zapisała mnie lekcje gitary, miałem jakieś kryzysy, już nie chciało mi się nawet przez chwilę grać na tej gitarze, ale później jak się odpisałem, że tak powiem, z tych zajęć już takich klasycznych, już nie musiałem się uczyć nut, to wtedy dopiero założyłem zespół i okazuje się, że nie umiejąc bardzo dobrze grać na gitarze, po prostu można zacząć grać koncerty i tak dalej, się uczyłem gdzieś tam w trakcie. No i sytuacja była taka, że założyłem zespół, który nazywał się Blue Vision. I mieliśmy perkusistę, który no trochę nie do końca chyba to była jego pasja po prostu, więc napisałem do niego bardzo niegrzecznego SMS-a, trochę mi głupio, teraz pozdrawiam Wojtka bardzo serdecznie, napisałem do niego SMS-a. Czy Wojtek dalej gra? Na pewno nie wiem, nie mam pojęcia. Napisałem do niego SMS-a wiesz co, możesz, jak nie chcesz, to już możesz nie przychodzić na próbę. I wziąłem Pawła, który nigdy nie siedział za zestawem perkusyjnym, siadł.
No to może raz gdzieś tam siedziałeś na jakiejś, gdzieś tam u kolegów w garażu, ale na dożynkach. Siadł za perkusją, po prostu okazało się, że gra lepiej niż Wojtek, który chodził na... Oczywiście nie obrażając Wojtka, bo absolutnie to nie o to chodzi tutaj, ale według mnie naprawdę Paweł siadł i zagrał lepiej za pierwszym razem niż Wojtek po, nie wiem, rocznej nauce i chodzeniu na lekcje. Wiadomo, że Paweł też się uczył, później też dużo. Nie no, wcześniej też w sumie jeszcze grałem na pudełkach w domu, jak mieliśmy po 5-6 lat. Więc tak to się zaczęło tak naprawdę. Tak, tak. Nie, no oczywiście wcześniej jeszcze też są skity na płycie, na przykład jest skit z 2005 roku. Nie możemy mówić więcej, ale skit z 2005 roku. Po prostu, gdzie można usłyszeć. To dzięki. Skit z pudełek. Skit z pudełek, no. Fajnie, fajnie, chłopaki. A powiedzcie mi, teraz pomieszam sobie pytania, bo w sumie inne pytanie mi bardziej pasuje niż to, które chciałem wam zadać. Na ilu instrumentach grają bracia Kacperczyk łącznie i kalimba z naszego vloga też się wlicza? Macie chwilę, żeby to policzyć. A kalimba to jest instrument perkusyjny, a perkusja ogólnie... To, na czym ludzie myślą, że to jest perkusja, to jest zestaw perkusyjny, w sensie rockowy na przykład. A perkusja to jest wszystko, nawet ten stół może jest perkusją, jak w niego stukniesz. I... Czyli wszystko, w co można stukać pałeczkami, tudzież rękami? No wszystko, z czym rytm można wydobyć, to jest tak naprawdę perkusja, więc tych instrumentów perkusyjnych jest... Nie da się policzyć nawet. No dobra, czy mamy instrumenty perkusyjne jako jeden? Zabraliście sobie liczbę? Dawaj dalej. Ja, wiesz, to jest tak ogólnie, że na wszystkim, na czym potrzebujemy, to coś tam zagramy, ale w taki sposób, że możemy to nagrać po prostu na płytę, czy nie wiem, pożyczymy gitarę jakąś stu-strunową, to możemy na niej zagrać i nagrać jakieś rzeczy na płytę, ale nie jesteśmy biegli w tym, więc no nie zagramy na koncercie na przykład na tym. No ja gram na gitarze po prostu, na gitarze basowej. Ale też nie powiem, że jestem jakimś wybitnym gitarzystą, który może wygrywać konkursy, tylko ja też gram na klawiszach tak, żeby sobie w domu pograć, a żeby zagrać koncert, to się nie nadaje tego zupełnie. Okay, Paweł jest bardzo dobrym perkusistą. Mi się wydaje, że jestem gitarzystą, Paweł jest perkusistą i Paweł jest producentem, jestem tekściarzem, razem jesteśmy kompozytorami i razem pomagamy sobie w tekstach. Tak to wygląda. Bracie Kacperczyk wprost. O, bracie Kacperczyk wprost, pyk. Czyli nie ma takiego podziału, że producent, wokalista, tylko w sumie jest takim kombajnem trochę. Paweł produkuje muzykę, w sensie ja piszę czasami, znaczy piszę muzykę często, a Paweł po prostu robi tak, żeby brzmiała dobrze. No ja mogę wziąć gitarę i ją napisać, ale Paweł musi ją różnie zrobić. Różnie też jest. No wiadomo, że, ale to jest jakby przykład, no bo są różne sytuacje. No czasami jest tak, że czasami Paweł robi beats i... A Maciek po prostu wokal i... Tak, jest koniec, no. I tak jest najłatwiej, ale tak jest rzadko, niestety. A ty, zdarza. Ty, Paweł, nigdy nie chciałeś zaśpiewać? Popisać tekstów? Przecież śpiewa nie na nadaje. Hotelu Mafia. Do śpiewania się nie nadaje raczej. Okej. Okay. Ale teksty to w sumie piszę z Maćkiem, więc się uczę coraz więcej i kiedyś sam napiszę jakiś tekst pewnie. Dużo korygujesz brata? No coś tam koryguję, a bardziej na przykład jeśli chodzi o rytm w tekstach, to nad tym bardziej się skupiam, na przykład jak piszemy razem. To prawda. Żeby... Ja często piszę pierdoły, daję Pawłowi i Paweł mówi... Dodaję jedno słowo na przykład takie... I wtedy jest fajnie. Na przykład i jest rytmicznie. I jest hit. Rytmicznie się wtedy zgadza na przykład. Tak, jeszcze takie zabiegi. Artysta na przykład... za SP wydaje w SB, Paweł robi artysta za SP, a wystawia w SB. Jest nagle game changer, po prostu. Niesamowite. Znaczy tak nie było akurat. Chłopaki, jak dobrze, że jesteście braćmi, naprawdę. Wszyscy to doceniamy, wszyscy, którzy słuchają waszej muzyki. A propos waszej płyty i przedpremierowego odsłuchu, nie możemy dużo zdradzać, więc bardzo wylewna ta opinia nie będzie, ale gdyby miała być bardzo wylewna, to by była bardzo pochlebna. Mam tam kilka swoich faworytów muzycznych. Na pewno artysta SP, ale on już wyszedł, więc o nim możemy powiedzieć, że jest naprawdę... No my się utożsamiamy. Zresztą tak jak wam kiedyś mówiliśmy z Rafałem, Miasto Wielu Pereł, z których... Ale większość jest na eksport, dokładnie. No my też się trochę czujemy wyeksportowanymi perełkami troszeczkę. Ale nie bardzo. Są bardziej błyszczące perły, takie jak nie, wy. Ale myślę, że wszyscy, bardziej chodziło o to właśnie, że wszyscy jesteśmy tam zdolni w tym Lublinie i żeby... Nie krytykując tego miasta, bo jest cudownym miastem, to żeby coś osiągnąć, to trochę łatwiej jest wyjeżdżając po prostu z tego miasta. A jak często zdarza wam się wracać do Lublina, żeby poczuć smak cebularza? Właśnie jest tutaj... Cebularza bardzo dawno, długo nie jadłem, nie wiem dlaczego, ale trzeba tylko... nawet już chyba nie tak łatwo w Lublinie kupisz, nie? No właśnie, trzeba tylko podkreślić tutaj dla wszystkich, czym jest cebularz, bo cebularz często... to jest, tak jak w Warszawie jest pieczarkarz, tak. To jest taka bułeczka z cebulą i z makiem. I z makiem. I najlepiej masełko i na ciepło. Na ciepło. Tak.
To jest hit po prostu. Ale to już ja bardzo dawno nie widziałem tego w sklepach w Lublinie. Ale jakie było pytanie jeszcze? Jak często jedziecie do Lublina, jakby ją tak uprościć? No, raz na dwa miesiące, coś takiego. Okej. Okay. Ale chcielibyśmy częściej, wiadomo. Dobra. Odwiedzać rodziców. A jedziecie teraz, niedługo, jakoś, zaraz, Paweł? Bo ty wiem, że jedziesz do Szczecina. Jadę do Szczecina. No, no pojadę właśnie. To widzimy się pewnie w Lublinie. Nie wiemy, kiedy ten podcast wyjdzie, więc pewnie już nas tam nie będzie. Ale jedziemy, jeździmy, odwiedzamy rodzinne strony. To jest miejsce na pozdrowienia rodziców, jakby ktoś chciał. Pozdrawiamy rodziców. Pozdrawiamy rodziców, dokładnie. A powiedzcie, kiedy w zasadzie wyjechaliście na stałe z Lublina? Kiedy był ten moment, w którym padła decyzja, Maciek, ty powiedziałeś, że wyjeżdżasz i połączę to z następnym pytaniem. Czy wyjechałeś, żeby rozwijać karierę muzyczną, czy wcześniej chodziło o studia? Decyzja, ja pamiętam nawet ten dzień i to było dwa lata przed klasą maturalną, czyli w pierwszej klasie liceum. Siedziałem sam u rodziców w domu w Lublinie i świeciło słońce, puściłem sobie jakąś muzykę i stwierdziłem, że kurczę, chcę mieszkać w Warszawie, w stolicy, robić to i to, czyli na przykład pójść na akademię właśnie, mieszkać w super mieszkaniu w kamienicy takim szpanerskim, jak się naoglądałem na Instagramie u moich kolegów, czyli białe ściany, parkiet po prostu. I tak nagle wtedy stwierdziłem, że muszę to zrobić. Rozumiem, że Gwerilla Mateusz Kochaniec już był w Warszawie. On był, ale on nie miał dokładnie takiego mieszkania, jak chciałem. Miał bardzo kompaktowe, z tego co pamiętam. Dokładnie. I ale rzeczywiście moje pierwsze mieszkanie w Warszawie było takie, jak sobie wymarzyłem. Później już się trochę to zaczęło zmieniać. Ale trzeba powiedzieć, że Kochaniec miał w Gwerilla w bardzo strategicznym miejscu to super, mieszkanie to ja w ogóle na Mazowieckiej przy Skeczu. No, nieraz się zdarzało wyjść z imprezy i gdzieś tam jeszcze zahaczyć na mały recover. Nie mieszaj do mnie kolegi. Skecza, ja na pewno tam nie chodziłem. No, ja też nigdy nie byłem. Dobra, to czyli chodziłeś tam. Teraz wyszło, że nie mam kolegów, no trudno. Ale jeżeli już mówimy o tej Warszawie, to nie macie jej trochę dosyć? Wiecie, to jest mamy takie miejsce, bardzo, które jest totalnie przebodźcowane. Dzieje się tu dużo, szybko, zmiennie, nagle. No, ale nie ma innego miejsca w Polsce. Jest piękny, żeby odpocząć. No jest piękny, żeby odpocząć, ale jeżeli chodzi o życie... Naszej jest też o znudzeniu tym miastem właśnie. Bo to jest taki ogromny plac zabaw w sumie. Tutaj jest wszystko i wszystkiego jest najwięcej. Jest zabawa, praca, praca w zabawie, zabawa w pracy. I rozwój w melanżu, melanż w rozwoju. No i ta zabawa w pracy, melanż w rozwoju i rozwój w melanżu, to jest też bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że w Warszawie poprzez takie bogate życie towarzyskie, poprzez mocne imprezowanie albo częste imprezowanie jest się w stanie dużo więcej załatwić, tak. Aniżeli przez studia. Nie chcę tak stawiać wszystkiego na jedną kartę, ale wydaje trochę mi się, tak że na melanżu dużo jest w stanie. Pewnie, że tak. Ja myślę, że to jest, sadziać. To jest też niezdrowe dla zdrowia, dla organizmu. Oczywiście. Ale tak, ale to jest prawda, rzeczywiście. W sensie czasami bardziej warto jest zostać na melanżu do 10 rano, żeby pogadać z ludźmi, niż pójść tego samego dnia na zajęcia na przykład, bo można coś załatwić po prostu. Ale też, nie wiem, ja już tak trochę już mam dosyć tego załatwiania, że mi się nie chce nawet też siedzieć na tych melanżach wszystkich. Ale już ciebie wszyscy znają, już wszystko, co miałeś mieć załatwione, masz załatwione. Tak się wydaje. Maciek, czy ty właśnie powiedziałeś, że nie chodziłeś na zajęcia, bo melanżowałeś do 10 rano? Czy tak to mogłem zrozumieć? Mogę powiedzieć tylko tyle, że kiedyś niejednokrotnie zdarzyło mi się na pierwszym roku studiów po prostu przyjść na zajęcia od razu po imprezie. Mhm. Bez snu i udawałem, wydaje mi się, że dobrze bardzo, że jestem świetny. Że jest okej. Ja tak nigdy nie zrobiłem, jak już byłem pijany na przykład i tak bym nic nie wyniósł z tych studiów, więc... Ale często obecność sama się liczyła. Obecność jest bardzo ważna, dwie nieobecności. No zawsze tak straszą tymi obecnościami. Ja bardzo szanuję Pawła, odpowiedzialne podejście. Chłopaki, moglibyście się od niego uczyć. W temacie Warszawy i show biznesu ostatnie pytanie i zgrabnie przeskoczymy do waszych studiów i studiowania, uczenia i waszego podejścia do tego tematu, ale muszę je zadać. Czy w show biznesie ma się przyjaciół i czy można mieć przyjaciół? Uwaga, przemyślcie to, bo się przyjaźnimy. Można mieć, ale wydaje mi się, że takie prawdziwe przyjaźnie w show biznesie, one się zaczynają przed tym takim, przed osiągnięciem może sukcesu. Może nie być zasady też w sumie. Znaczy nie ma zasady, ale często jest tak rzeczywiście. Ja mam wrażenie, ja się czuję teraz na przykład, nie chcę o nas mówić, że jesteśmy tymi gwiazdami teraz, bo to nie jest prawda, ale rzeczywiście czuję na imprezach jakichś branżowych w Warszawie, że
czuję się lubiany, ale też nie wiem, czy mogę wszystkim zaufać. Ty jesteś miłym chłopakiem, może po prostu da się ciebie lubić. Może tak, ale właśnie ja już tak nie wiem, o co chodzi. A są ludzie, którzy na przykład kiedyś patrzyli trochę z góry, a teraz nagle już jest okej, fajnie jesteście chłopaki, kurze, piąteczka. Kiedyś to byś mi odtrącił dłoń, teraz na mój widok robisz skłon, chyba tak to rapował. Cytacik. Tak. No tak, no bo można wspomnieć, że my się poznaliśmy jakieś 13 lat temu na jednym z waszych pierwszych koncertów, tak, kiedy pod sceną była... A to już była branżowa impreza. Ach, no tak, to był miszmasz artystyczny. Ja sobie robiłem konferansjerkę, wy pięknie graliście pod sceną całe 15 osób, to były czasy. No właśnie, a pytanie, no, czy pamiętacie... Kiedy tak naprawdę pod waszą sceną, na której graliście, zaczęły się pojawiać osoby, których nie znaliście z widzenia? Że to nie byli tylko znajomi, rodzice, znajomi rodziców i tak dalej? Chłopaki też grali na openerze, to musiało być... Tak, ale chodzi mi o taki pierwszy koncert. Czy pamiętają taki pierwszy koncert, gdzie wtedy faktycznie pojawiły się te osoby mniej znajome? Mój pierwszy koncert tak naprawdę w życiu już nie znałem. Dużo osób, to było na Nocy Kultury. W 2012 roku. Ty zagraliśmy z zespołem pora... A, w Graffiti Blue Vision. Okay. I to był mój pierwszy koncert, co nie znałem połowę ludzi z publiczności. No od razu z grubej rury. Później nie, już... Dużo ludzi bardzo tam było. Później byłem mentorsami znajomi na koncercie. Okej. A po co? Nie wiem, tam byli po prostu znajomi z na przykład Mateusza Kochańca, Góry i Lilii. No to... Ogólnie to nie wiem. Ja mi się wydaje, że dopiero jak założyliśmy zespół Sumo i wyjechaliśmy tak z Lublina, w sensie koncertowo, to wtedy zaczęliśmy spotykać ludzi, których nie znamy. Skąd nazwa Sumo i kto był inspiracją? Dobre pytanie, nie wiem właśnie. Nie wiem, Paweł nosił takie związane włosy, jak to tak wyglądał. I był bardzo chudy. Trochę samuraj. Byliśmy bardzo chudzi, więc stwierdziliśmy, że tak dla kontrastu nazwiemy się Sumo. We trzech ważymy tyle, co jeden Sumo. Był jeszcze Borys Kunkiewicz z nami. Okej. Okej. Okay. No, rzucajmy z tematu uwagi. Przejdźmy do studiowania. Tak. Czy głównym celem waszego wyjazdu do Warszawy była ta muzyka? Czy jednak studia, muzyka miała być przy okazji? To było taki dodatek do tego, czego chcieli od was rodzice? Jak bardzo chcieli od was rodzice? Ja myślę, że ogólnie sama Warszawa nie bardzo mocno ciągnęła i nieważne, co tutaj miałem robić, chciałem po prostu tutaj żyć i studia... Były na pewno taką opcją, że rodzice utrzymywali nas dlatego, że studiowaliśmy. No wiadomo, że nie moglibyśmy sobie pojechać do Warszawy, melanżować za ich pieniądze. No, to jest... Uczciwy deal. Melanżujecie, ale musicie studiować. To jest bez sensu, więc raczej to był taki powód dla rodziców, żeby nas tam wysłać. Ale ja się cieszyłem. Ja uważam, że bardzo się cieszyłem, że się dostałem na Akademię Sztuk Pięknych. Czułem się takim... To jest bardzo ważnym człowiekiem. Też tak myślę, że to jest... No to jest jednak Akademia Sztuk Pięknych. No, uważam, że trudno się dostać w ogóle i też... No później jak już tam się jest, to może trochę łatwiej sobie radzić niż na prawie na przykład, albo na medycynie. Ale myślę, że to jest ciekawe bardzo, że tam jestem. Maciej, jesteśmy pełni podziwu. Tak. Skończyliście? Będziecie kończyć? Jak to z tymi studiami będzie dalej? No ja teraz się dostałem na magisterkę i jeszcze nie byłem w tym roku ani razu, bo nie miałem czasu. Bardzo chciałem skończyć, ale nie wiem, jak to zrobić. W sensie muszę z kimś pogadać z uczelni chyba jakieś to... Prośba do dziekanów, wykładowców. Ja jestem na trzecim roku ostatnim i wczoraj się pojawiłem pierwszy raz. O. Nadrabiam zaległości teraz. Paweł, co ty studiujesz? Realizacja dźwięku. A gdzie? To jest Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku prywatna. No czyli poszedłeś w kierunku jakby tego, co robisz i tego, z czym działasz na co dzień. No tak, trochę. W sumie to nie jest... Nie uczę się tam komponowania muzyki na przykład, tylko bardziej technicznych rzeczy. Też nagłaśnianie koncertów, czego pewnie nigdy w życiu nie będę robił, ale dużo wiedzy tam mogę dostać, ale nie wiem, raczej... To ode mnie zależy, czy będę w czymś dobry, czy nie. Studia mogą mi tylko to ułatwić troszeczkę. Ciężko jest być popularnym na uczelni? Rozpoznają was na uczelni z tego, co robicie na co dzień? Z muzy? Tak po ziołalsku totalnie. W sensie nie ma czegoś takiego, że jest ciężko. Okej. Okay. No, raz jeden kolega do mnie podszedł i zapytał, jaką ty muzykę robisz, że wyglądasz, jakbyś robił trap na przykład. No trap. Okej. Okay. Paweł Kacperczyk robi trap. Okej, okay, studia pozdrawiamy były. Kolegę. Tak, studia były, muzyka była, a co z odpoczynkiem waszym? Jak wy odpoczywacie? Czy wy odpoczywacie? Bo się wydaje, że artyści jakoś mało odpoczywają. No to jest tak, że 24 godziny na dobę myślimy tylko o jednym, więc to nie jest tak, że my jakoś ciężko pracujemy fizycznie czy coś takiego, ale mamy cały czas to w głowie, to jest bardzo męczące. Psychicznie jest męczące nawet. Cały czas jeszcze tak staramy się być od siebie lepszymi.
czasem coś nie wychodzi. Staramy się być od siebie lepsi na przykład. Lepsi na przykład, dokładnie, tak się powinno mówić. Okej, ale jeżeli chodzi o formę odpoczynku, czy wy wyjeżdżacie gdzieś za miasto, do ziomala na działkę, pod namiot, nie wiem, na jakiś trekking w góry, czy jedziecie na wakacje all inclusive? Wyjeżdżamy w góry raczej, lubimy chyba wyjeżdżać. I tam jest super. Bierzemy jakąś grupę bliskich znajomych i nie robimy nic. Albo chodzimy po górach na przykład, ale jakieś takie małe w ogóle. Zawsze się znajdzie taki kolega w ekipie, którego nie chcesz zostawić w domku na przykład, który wynajmujesz, ale on też nie za bardzo chce robić jakieś wielkie trasy na przykład. Ja bym na przykład chciał pójść na jakimś grubym, czarnym szlakiem. Czarnym szlakiem. No, na Orlaupercie. No, zdobywać szczyty. Jedziemy w góry jakoś? Możemy. No, ja bym bardzo chętnie. Trzeba, teraz już jest wszystko obladzone, tak trzeba się wyposażyć. My się strasznie długo umawiamy na to, żeby pójść w góry. Tak. Nawet mieliśmy takie plany, rozmawialiśmy. Może ja was to dziwić, ale tak może było. Może was to dziwić, ale tak było. Tak. Ja cały czas mówię, słuchaj, ja już się przygotowuję fizycznie do tego, żeby taką trasę wyrobić. Pół roku się już przygotowuję. Na Skłoszu nawet ostatnio byliśmy. Razem. Przegrałem. Wierzę. A ja biegałem. Przegrałem. Nie starczyło nam czasu, żeby skończyć, ale na sam koniec przegrywałem, więc... Tylko, że ja tam kiedyś... Bym poszedł w sumie, bo to jest też ciekawe. Mogę wiecie, ja to kiedyś grałem w tenisa, więc troszeczkę mi było łatwiej. Nie, ty byłeś kiedyś sportowcem przecież. Ach, nie mów, bo nikt nie uwierzy. Ja widziałem zdjęcia, bo już nie pamiętam. Na deskorolce jeździłem. Kochańca, znowu pozdrawiam. Uczyłem kickflipa, nadal nie umiem. To jest taki rolling joke, który się przewija przez całe nasze młodzieńcze lata. Never mind. Muszę jeszcze o jedną rzecz zapytać. Czy wy podróżujecie razem i czy dużo rzeczy robicie razem? Czy wszystko robicie razem, bo mieszkacie chyba też razem? Tak. No, większość rzeczy robimy razem rzeczywiście, ale tak mam wrażenie, że może się powoli zmieniać trochę już. Przecież ostatnio tak trochę coraz mniej. Odpowiadacie na to bardzo fajnie w jednej z piosenek. Tu, for you, bierzesz dwóch albo musisz sobie odejść. Scenzurowaliśmy wersję na potrzeby tego podcastu. Nie wiem, wydaje mi się, że nie przeszkadzamy sobie i to jest spoko, ale, no ale dużo czasu ze sobą spędzamy. Może to jest niebezpieczne właśnie się rozstawać, tak, bo już nie będziemy chcieli do siebie wrócić na przykład. Może wam się spodobać osobno. Paweł nam odkręca mikrofon właśnie, wszyscy to słyszymy. Paweł, pożyczymy ci ten mikrofon, ale po podcaście. Słychać, no jak ja słyszę, to wszyscy słyszą. Słyszeliście mikrofon? Nie odpowiecie nam, ale wiem, że niektórzy przytaknęli właśnie i spojrzeli twierdząco w stronę odbiorników, tam gdzie puszczają sobie nasz podcast albo na YouTubie, whatever. A macie jakieś zajawki oprócz muzyki? Wiecie, jakby muza muzą, a w pokoju sam. Dobra, nie cytujemy Dawida. Nie wiem, stare motocykle, jakiś sport, kolekcjonowanie znaczków, może robienie zielnika, whatever. Zielnik mi do was pasuje jakoś wyjątkowo. Maciek, który uprawia roślinki. Ja nie, absolutnie. Nie wiem, ja lubię, nie wiem, takich zajawek mam dużo, jakieś, w sensie takich rzeczy, które mnie bardzo interesują i ciekawią. Nie wiem, lubię bardzo samochody na przykład. Ale to, nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest aż taka pasja, żeby to była jakaś pasja, no bo co drugi ziomal lubi samochody, nie? Co znaczy, że lubisz samochody? Znaczy, chciałbym lubisz szybko jeździć? O. Nie stresują cię takie podróże, na przykład jakbyś jechał z jakimś ziomalem, on by przekroczył prędkość hipotetycznie. Jestem jedyną osobą, która wtedy mówi: rób to dalej. Zapnijcie pasy, ale rób to dalej. Trzymaj kosa. Nie, trzymaj kosa. Wtedy pada to, to piękne stwierdzenie. Patera. Takie rzeczy jak szybka jazda, to jeszcze przede mną i myślę, że chciałbym niedługo się tym zająć. Ja mam trochę więcej czasu i więcej pieniędzy, żeby po prostu jeździć na tory i kupić sobie jakiś super samochód. Czy zdarzyło ci się na przykład używać samochodu, który był w jakimś klipie i na przykład go zepsuć? Hipotetyczne pytanie. Od samochody po prostu jak... Same się psują przy mnie po prostu. Ale Maciek w ogóle mi zdradził za kulisami naszego vloga, że jego wymarzonym samochodem jest Mercedes CLA, czy to prawda? Tak zwany samochód youtuberów. Nie powiedziałem tego. Ale jest coś takiego, żeście rozmawialiśmy o tym, że to jest samochód youtuberów. Nie mógłbym taki mieć, nie mam problemu. Totalnie mówię, że jak będzie zaliczka, płyta dobrze pójdzie, to kupujesz samochód youtuberów i zaczynasz... Nie, kupię sobie jakiś taki, którego nikt nie ma, albo... Nie wiem, właśnie to jest też dobre pytanie. Bardzo trudne pytanie to jest, nie mam pojęcia. Ja chciałem kupić coś starego, już takiego szpanerskiego, starego, ale to jest bez sensu, bo z Pawełem też rozmawialiśmy na ten temat, że Paweł lubi, jak go się wozi nowymi samochodami na przykład. Więc tak dla Pawła chcę kupić nowszy samochód jakiś. Ale zostaniesz jego kierowcą. Ale fajnie byłoby, gdyby miał jakiś taki, wiesz, dobry silnik, ale też z drugiej strony patrząc na to, ile jeszcze zarabiam, żeby za dużo nie palił i żeby nie, części nie były za drogie. Ceny paliwa idą w górę. Albo po prostu nagramy trzecią płytę, która będzie, nie wiem, diamentem już wtedy.
Lecimy do całości, no. Ja to prawo jazdy muszę zrobić. 4 okay. lata robię. W sensie nie zacząłem robić po prostu, ale się zapisuję już 4 lata i trzeba... Kiedy to nastąpi? Kiedy się zapiszesz? Możesz podać jakąś deklarację datą i wtedy będziemy mieć to nagrane. Wkrótce. Ja miałem super rozwiązanie, bo ja akurat brałem udział w kursie weekendowym, jeżeli chodzi o teorię, więc szybko, 2 dni ja tak samo i z bani. No a potem tylko wyrobienie jazdy. Tych jazd. Tak. Ja dokładnie tak samo zrobiłem. Jeszcze przed 18. Na 18 ja to samo. Dostałem prawko. Nie tak samo. Potem na chwilę jest polecamy. Nie czuj presji. Ale... Tym... Co straciłeś? W sensie to też fajne, uważam, że warto o tym powiedzieć, mimo tego, że nie lubiłem o tym mówić, ale na płycie też w sumie o tym jest, więc i tak można o tym mówić, że straciłem prawo jazdy na chwilę. Na 8 miesięcy. Prawo jazdy na 8 miesięcy. Opowiedz trochę więcej. Nie, myślę, że to można na płycie posłuchać. Można? No. W którym numerze? Bo nie kojarzę po prostu tego momentu, kiedy tracisz prawo jazdy. Po co się smucić? Skoro nie mam prawa jazdy. Nie, tam jest ogólnie różne rzeczy wymieniałem, które mi się w życiu nie udały i które źle zrobiłem. Słuchajcie, jestem wielkim, wielkim fanem piosenki Braciaki. No i to możemy też zdradzić, bo to już kolejny single to będzie. Jeszcze 2 single przed nami. Mam nadzieję, że on nie będzie. Jesteśmy teraz na etapie kryzysu wieku wczesnego. Nie, no nawet jak będzie przed, to spoko. Jesteśmy na etapie kryzysu wieku wczesnego, czyli wydaliśmy go tydzień temu. I jesteśmy bardzo zadowoleni z odbioru. I jeszcze 2 single przed wydaniem płyty. I będzie, kurczę, to będą hity, naprawdę. No. Szczególnie ten 2 dni przed wydaniem płyty, uważam, że to będzie... Dwa dni przed wydaniem płyty to nie będą Braciaki, tylko to będzie coś innego. Singiel, o którym nie możemy powiedzieć. Tak, super klipem. Z jakąś dziewczyną może? Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, nie brnijmy w to w takim razie, ale może z dziewczyną. Którego premiery, którego singla nie mogliście się najbardiej doczekać? Pierwszego chyba. Bo długo nic nie wydawaliśmy i się bardzo stresowaliśmy się i wszystko, w ogóle tak mega mocno się staraliśmy, chcieliśmy wszystko dobrać na ostatni guzik. Ale teledysk naprawdę zrobił robotę. Tak, ogromną. Też jestem mega zadowolony, a mieliśmy na planie momentami takie jakieś mieszane uczucia, bo bardzo nam zależało, jak ci na czymś bardzo zależy, to możesz, jesteś w stanie w detalu dopatrzyć się czegoś, co ci się nie odpowiada na przykład. I już pamiętam, że to były 2 dni zdjęciowe, pod koniec drugiego. I pod koniec drugiego dnia to ja już po prostu nie miałem siły. W sensie już się nie chciało tego robić. Potem zobaczyliśmy pierwszą wersję i byliśmy w szoku. Że... A gdzie kręciliście ten teledysk? Bo to jest fajna przestrzeń. Nie wiem, to był jakiś domek taki letniskowy chyba. Tam to był jakiś taki stary... Nad Zegrzem. Gdzieś. Nad Zegrzem jakiś taki ośrodek wypoczynkowy. Domki, tam jakiś taki wielki budynek, gdzie pewnie była jakaś stołówka kiedyś, czy coś takiego. Tam jest ujęcie stacji PKP z Lublina? Nie, to jest ujęcie z... Kręciliśmy to, to jest, jak to się nazywa dokładnie, Muzeum PKP, coś w tym stylu, w Warszawie. To obok mnie, koło ciebie, jest po sąsiedzku. Tak, dokładnie tam. No. Super. I śmieszne, że tydzień wcześniej w tym samym miejscu klip kręcił jeszcze Szczyl i PZ. I też się zastanawialiśmy właśnie, kurczę, że przypadkiem nie wyjdą 2 takie same klipy w jednym czasie. Ale udało się ale inaczej. Oni mieli pociąg? Tak, oni też, tylko oni jakby cały klip mieli w pociągu i trochę na inne, no inaczej to wygląda zupełnie. To super. Ale to nie wiedziałem, że po sąsiedzku tutaj realizowaliście taki materiał. Bardzo, bardzo fajnie. Dużo statystów na planie, wielka produkcja, wow. A statyści, jakby ogłaszacie to, można wziąć udział w waszym klipie, nie przychodząc z castingu, na przykład będąc waszym fanem? Tak jak my. Czasami się zdarzają takie sytuacje, akurat w tej sytuacji było tak, że to produkcja to ogarniała. Ja się od pół roku wkręcam do teledysków chłopaków. Nie idzie łatwo, dlatego pytam. Nie, no to zrobimy coś niedługo. Czy potraficie sobie produktywnie organizować czas wolny? A pytam dlatego, że wiem, że co po niektórzy z was mają problem z wczesnym wstawaniem i życiem w ludzkiej strefie czasowej, takiej europejskiej. Jak są deadline'y, to działamy w sensie, proszę. Jak są deadline'y, to pracujemy w nocy zazwyczaj, a jak wracamy do normalnego życia... Ale w sensie mówię o tym, że w ogóle wtedy organizujemy sobie czas tylko na noc, ale jest rzeczywiście tak, że idziemy do roboty, w sensie nie pijemy alkoholu w ogóle. No mówię o ostatnich 2 tygodniach, 3 tygodniach kończenia płyty, to wstawaliśmy o 14:00, jechaliśmy, jedliśmy, ja pisałem trochę tekstów, Paweł coś tam produkował, rzeczy wysłał do miksu, jechaliśmy na obiad, później do studia, w studiu jedliśmy zawsze to samo, piliśmy dokładnie to samo. Co to było? Takie yerba w butelce i takie precelki. Ja na przykład nie jestem fanem zmiany czasu, mi to zaburza w ogóle, zaburza mi to dobę, ja nie jestem w stanie tak funkcjonować. Ja też nie robię bardzo. Siedzę sobie za biurkiem, nagle patrzę, nic nie mam nie zrobione, a tutaj już jest noc. Wybija mnie. Strasznie, tak. Ja też nie lubię bardzo. No. W sensie,
ja lubię bardzo, w ogóle muszę się oduczyć słowa w sensie. Ostatnio mi wujek powiedział, że Maciek, przyjechałeś z tej Warszawy, to, kurde, w sensie, co w sensie? Kurczę, cały czas mówisz w sensie. A dobra, jakie było pytanie? A w sensie co? Nie było, w sensie, że co? W sumie nie było pytania, tylko podzieliłem się z wami tym, że nie służy mi... Że ja na przykład lubię spać, jak jest ciemno, nie lubię nie spać, jak jest jasno. Dobrze powiedziałem? Nie lubię nie spać, jak jest jasno. Jak wracam z imprezy i jest jasno, to już czuję, że to już jest koniec i wpadam w depresję. Okej. Okay. Czyli mimo tego, że ogólnie śpię... Czyli wakacje codziennie, jak jest lato, to codziennie wpadasz w depresję. No tak, a tak jest, rzeczywiście. No, ale to jest słabo. No nie lubię tak, jak ptaszki rano wieczorem śpiewają, jest jasno. No to jest bez sensu, nie możesz zasnąć. Już masz cały dzień następny śpisz. Jak jest ciemno. Myślę, że ty już nie kminisz, kiedy jest ranek, kiedy wieczór, jakby gdzieś to się zatraciło. Może tak być, no. Chłopaki, piękne perły macie. Dziękujemy bardzo. Nie mówię o piwach przed wami. Celowo tutaj się przygotowaliśmy, nałożyliśmy je w ogóle przy promocji tej płyty, cały czas w perłach chodzimy. Tak musi zostać, bo naprawdę jest dobry fit. W ogóle wasze fity cały czas są na mega dobrym poziomie. To już we vlogu wspominaliśmy, że panowie wiecie, jak się ubrać w niestandardowy sposób. Jakie Paweł ma buty? No, te same. Te same buty. To jest piękne, że zawsze to jest. Więcej czasu musimy trochę pochodzić po sklepach, sobie pokupować. Po lumpach. Tam, po lumpach, to w Lublinie jest zagłębie lumpów. Nie wiem, czy to jest. No w sensie bardzo dużo dobrych, znaczy dobrych, bardzo dużo ja lumpów. Ja znam tylko jeden, który kiedyś bardzo lubiłem, a teraz nie wiem, że już czy on, to jest jakaś sieciowa jest okay. W Gali, nie? W Gali, tak, on jest ogromny. On jest ogromny. To jest fajne w sensie, tak, że tam są same ogromny. Rzeczy jakieś z napisami niemieckimi, takie... O! To mam dość tego lumpa. Tak, ja się nie dokopałem, ale wiem, że kiedyś tam powinąłem jakieś 4 markowe kurteczki za 15 zł, także... Nie, parę rzeczy też tam kupiłem, ale już takie to jest... Jakieś robotnicze same rzeczy tam są. O kurczę, to ja dawno tam nie byłem, okej. Okay. Robotnicze? No są takie, w każdym lumpie są robotnicze czasami jakieś takie, nie wiem, na przykład zestaw 4 strojów jednoczęściowych dla jakichś mechaników. To jest dobre, żeby to na koncert sobie kupić. Zespołu na przykład, kupić coś takiego. A to, nie, teraz też będziemy myśleć o strojach na koncerty, to myślę, no przecież że... mamy stroje na koncerty. No tak, już. A to jakie są to stroje? Garnitury? Garnitury z Charlotte nam zrobiła, taka stylistka bardzo fajna, pozdrawiamy Charlotte. Faktycznie mamy długą listę pozdrowień. Zrobiła nam takie garnitury, które możecie zobaczyć w klipie do Kryzysu Wieku Wczesnego. Będzie takie z rysunkami dziecięcymi, tak? Dziecięcymi, no. No, a powiedzcie, i... no nie mów. No, nie, właśnie nie, to chciałem powiedzieć. Czy postawiłeś kropkę? Tak, tak. Czy wiecie, kiedy już pierwszy koncert? Jeszcze nie. Znaczy wiemy miesiąc mniej więcej, ale jeszcze nie jest... A który to będzie miesiąc? Bo się muszę przygotować. To nie będzie... Czy to będzie jeszcze w 2021 roku? To będzie w nowym roku już. W nowym roku. Okay. Nawet na 100% w nowym roku, no. I taka zima to będzie. Mhm. Okej, okay, dobra, bo tak pomyślałem, że przerzuciłem zima. Sobie pewien okres czasu. Mówię, strasznie długo do tego pierwszego koncertu, ale faktycznie... Ale będziemy to ogłaszać jakoś niedługo, bo to będą raczej większe miejsca, więc chcemy też to sprzedać. A to nie będzie dla nas takie bardzo proste wyzwanie, ale z racji tego, że przygotujemy dużo fajnych niespodzianek i nagramy jakieś fajne materiały promocyjne, to może ludzie przyjdą. Będą goście też na koncercie premierowym na pewno. Nie no, to my bardzo serdecznie zapraszamy, żeby śledzić waszego Instagrama, który nazywa się? Kasperczyk.inc. Kasperczyk.inc. Incorporated. Incorporated. Tak. Nice. Żeby śledzić chłopaków, żeby być na bieżąco po prostu z ich twórczością, być na bieżąco z koncertami, wszystkimi ogłoszeniami. Na fanpage, na Facebooku też zapraszamy. Który nazywa się? Kacperzy. No, fanpage jest taki zaniedbany. Trochę. Właśnie musimy się za niego wziąć troszeczkę, więc zapraszamy z tym bardziej. Czyli obiecujecie poprawę. Obiecujemy jeżeli poprawę. Jeżeli chodzi tak, o fanpage. Będziemy bardziej się na Instagramie skupiamy też, więc... No bo też jest chyba Instagram, na Instagramie jest większa część waszej grupy docelowej, wydaje mi się. Trochę tak, młodszej, no. A Facebook to... To już starszy. Jak współwłaściciel agencji marketingowej. Nie. Mówię to jako ja. Po prostu. Także jeszcze kolejny etap to jest założenie TikToka, ale nie wiem, mieliśmy taki plan, żeby przy tej płycie to zrobić, ale ja trochę mam, nie wiem. No bo na przykład Julia Pośnik, mam tak? wrażenie, że nie potrafię po prostu i
założyłem to, że założymy TikToka przed tym, jak się dowiedziałem, czym jest TikTok. Założyłem sobie takie konto, żeby obserwować tylko po prostu, co tam się dzieje. Nie wiem, czy ja byłbym w stanie coś tam wymyślić ciekawego, żebym ja miał to realizować. Ale widzisz, też nie musisz jako artysta występować na TikToku poprzez nagrywanie filmów. Może tam być twój kawałek, który jest w taki sposób tak, nagrany, żeby... Nasze kawałki tak są gdzieś na TikToku. Tak, ale niektórzy twórcy, z tego co słyszałem, tworzą kawałki pod TikToka, że tak się wyrażę, żeby one szły wiralowo. Prosto wyliczynkowy refren. No. Ale to nie wiem, trochę chyba nie dla nas to jest. Mimo tego, że nie mamy nic przeciwko, absolutnie. Bulka na przykład zrobiła kilka hitów, które poszły mega wiralne na TikToku. Tak, Janusz Walczuk też jest na TikToku, z naszej wytwórni na przykład... Julka też trochę TikTok jej pomógł w wybiciu się, więc to jest co innego. To jest też fajny sposób na wybijanie swojej marki osobistej tak, jako muzyka. Mieć pomysł na to, tak mi się wydaje. Julka też pozdrawiamy. Jak już tam wchodzić, to na grubo. Oczywiście pozdrawiamy Julkę. Ale mieliśmy pozdrowień. Chłopaki, na koniec powiedzcie, czy macie jakieś rady, jak odnieść sukces w tej branży? Jak się do tego zabrać? Będą słuchały nas też młodsze osoby, chociaż mam nadzieję, że po 18 roku życia. Ja sam chciał wiedzieć, jak sukces odnieść. Nie, no odnosicie sukces. Prawda jest taka, że odnosicie sukces. Odnosimy musimy to sobie tutaj wyłożyć czarno na białym, kawę na ławę, a że mamy taki tutaj stół, to ta kawa może zostać wyłożona. Jak go odnieść? Naprawdę odnieście sukces. Wyjechaliście z Lublina, podpisaliście się z jedną z wiodących wytwórni w Polsce, nomen omen, wyśmienitą. Realizujecie swoje marzenia, gracie koncerty, macie rzesze fanów i fanek. Jak? Jakieś rady? Myślę, że konsekwencja po prostu i już nie mieliśmy, mieliśmy całe życie bardzo dużo porażek i nam nie wychodziło. Teraz zaczyna być coraz lepiej. Całe życie to robimy w sumie tak naprawdę. Nie powoli do góry. W ogóle nie zajmujemy się prawie... Znaczy zajmujemy się tym jakimiś innymi rzeczami, ale to jest nasze główne zajęcie w życiu cały czas. Przez całe życie prawie. No i uczymy się cały czas. Wydaje mi się, że przy tej płycie nauczyliśmy się tego, że warto jest... Nie wiem, czy to jest przepis na sukces w naszym wypadku. Może, że trzeba wprost opowiadać o tym, co tam się u ciebie dzieje i być... Jesteśmy w takim miejscu też. Mówić prawdę po prostu. Jesteśmy w takim miejscu, w takiej wytwórni też. Takiej wytwórni, ale my lubimy właśnie taką formę, żeby właśnie się wypowiadać szczerze na tematy różne, a jak nie jakieś bardzo ważne, to na swój temat po prostu. Czyli w swoich kawałkach nie hiperbolizujecie, czyli mówicie tak, jak jest tak, o sobie. Nie ma żadnego alter ego. Na tej pójdzie prostym językiem, w ogóle bez, tak jakbyśmy po prostu rozmawiali z wami teraz. Okej. Okay. Super. Chłopaki, bardzo wam dziękujemy. A wszystkich zapraszamy do obejrzenia vloga naszego wyjazdu do Lublina w ramach... kanału Feel the Beat. Dokładnie. Projekt nazywa się Wywiad na Eksport. Dziękujemy wam. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Maciek Paweł Kacperczyk. Kacperczyk. Mówili dla was Kevin Glay. I Rafał Janik. Dziękujemy bardzo. Cóż, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Następnym naszym gościem będzie... Ketchup. Także czekajcie i oczekujcie. Pozdrawiamy Grzesia. Pozdrawiamy Grzesia. Szykuj się, Grzesiu.